słuchajcie, idę właśnie na pocztę wysłać journal i jedziemy zaraz na plażę. I co prawda jest już 15:30, 40 nawet, więc jest trochę, trochę późno jak na plażowanie. I też nie jest jakoś giga ciepło na to, ale wydaje mi się, że może być całkiem miło. Zobaczymy, najwyżej po prostu będziemy tam chwilę i wrócimy z powrotem do domu, ale mamy giga ochotę pobyć chwilkę na plaży, bo przez ostatnie tygodnie strasznie lało tutaj w Gdańsku. Dzisiaj w końcu nie pada, więc jesteśmy na furani na leżenie i korzystanie jeszcze ze słońca. Mam nadzieję, że będzie miło i że nie będzie wiało jakoś strasznie na plaży. Jadę zaraz do Sopotu, właśnie idę na SKM. Spotykam się właśnie z koleżanką moją. Będziemy coś tam ogarniać sobie na początku, rzeczy takie, biznesy. A potem będziemy robić fotki. Dlatego tak się ubrałam. Bo mi Kasia przysłała referencje do tego, jakie chcę zrobić zdjęcia. I właśnie dostosowałam się do tego. Więc mam taki outfit, potem wam jeszcze może pokażę jakoś bardziej w całości.
Hej, właśnie wróciłam do domu z zakupów i spożywczych i oczywiście musiałam zajść na lumpa, który był po drodze i była promka, w ogóle absurdalna promka, 20 zł za sztukę, bardzo, bardzo, bardzo drogo, ale zaszłam i kupiłam 3 rzeczy i chcę Wam je teraz pokazać. Pierwsza rzecz to są takie spodnie, nie wiem, takie... Szukałam takich bardzo długo i nie mogłam nigdzie znaleźć, w żadnym lumpie, dosłownie. Albo były za duże, albo były jakieś dziwne, więc jak je zobaczyłam, to od razu je zgarnęłam. Druga rzecz to taki sweter. Wzięłam go dlatego, że po pierwsze bardzo lubię ten kolor, taki niebieski. Ma bardzo fajne rękawy, takie szerokie dosyć. I jest tutaj taki nieregularny, że z jednej strony jest krótszy, z drugiej strony jest troszkę dłuższy. I ostatnia rzecz to taka kurtka. Założę ją. Bardzo mi się podoba. Ostatnio widziałam jakiś czas temu w sumie w Zarze bardzo podobną, tylko nie z takiego ortalionowego materiału, ale taką, no nie wiem, z takiej jakby ala stylizowane na jeans, ale taki materiał jakby bawełna, nie wiem. Była mega droga, ale mi się podobała, więc jak zobaczyłam tą, która jest podobna mega, to mówię okej. No i co? Zapłaciłam za to wszystko dosyć dużo, 60 zł. To jest dużo jak za 3 rzeczy z lumpa. Ale nie żałuję, więc to tyle. Teraz idę zrobić sobie omlet na śniadanie, bo jestem w fazie mojej jedzenia omleta prawie codziennie. Właśnie wyszłam z domu, idę na kawkę z koleżanką, jestem umówiona na 16:30. Idziemy do Café Louis. Ostatnio strasznie często jestem tam, bardzo lubię to miejsce. Jest mega ładne i nowe, więc chodzę tam cały czas. I mają pyszną kawkę i mają słodkiego pieska, więc polecam. Ten tydzień w ogóle mam taki dosyć szalony, dużo się dzieje, ale nigdzie nie wyjeżdżam. Więc się cieszę, bo ostatnio już mieliśmy tyle wyjazdów i wszystkiego, że już tak cieszę się, że mamy tydzień w Gdańsku. Do kolacji zrobiłam sobie pieczony batat, frytki z batata. Tutaj mam wegański burger Heura, ostatnio właśnie dostępny w Biedrze i ma świetny skład, ponieważ składa się tylko i wyłącznie z oleju, czy tam oliwy z oliwek, jakiś tam extra virgin i tak dalej, i z białka grochowego, więc no niesamowite. Mam tutaj ogórki konserwowe z chili, pomidor i mnóstwo sałaty i pieczarki z airfryera, bo już były takie na wykończeniu, więc po prostu sobie je wrzuciłam. Kocham pieczarki, czy to z grilla, czy właśnie takie upieczone w czymś tam, są zarąbiste. No i tutaj mam na górze jeszcze ser feta, znaczy nie feta, tylko ten taki, wiecie, sałatkowy.
No i tyle. I będę teraz oglądać chwilkę serial albo YouTube i wracam jeszcze do pracy potem. Słuchajcie, a jeżeli chodzi o moją pracę i o to, czym zajmuję się na co dzień, to zajmuję się grafiką. Jestem graficzką od 5 lat chyba i robię przeróżne projekty, od komercyjnych po bardziej artystyczne, po taką stricte grafikę użytkową, czyli na przykład jakieś reklamy, albo ostatnio też miałam przyjemność projektować, jakby być w procesie projektowania opakowań na kosmetyki, na szampony i odżywki od Hermaid, które teraz w ogóle są dostępne w Rosku. Więc i by the way, są świetne te kosmetyki, więc bardzo, bardzo polecam. Obczajcie sobie. Oj. No i generalnie właśnie teraz od 2 lat pracuję na freelancie tak zwanym, czyli polega to na tym, że to ja sama szukam sobie klientów, zleceń i tak dalej. I taka forma pracy mi dużo bardziej odpowiada niż pracowanie na etacie u kogoś, bo sama sobie ustalam dzień pracy, sama się muszę zorganizować i jakby nadać sobie priorytety danego dnia i tak dalej. Co często bywa wyzwaniem, bo nie zawsze mam ochotę, wiecie, pracować, wiecie jak jest zresztą, że czasem się po prostu nie chce. No i, ale bardzo, bardzo mi to odpowiada, bo lubię to, że właśnie sama sobie jestem szefem i że nikt mnie nie zmusza do niczego, ani nikt mi nie narzuca nic, więc to jest naprawdę super. No i aktualnie pracuję nad 2 projektami. Jednym z nich jest moje własne portfolio i co jest nieco absurdalne, to właśnie to mi zajmuje najwięcej czasu, żeby to wszystko tak ładnie ułożyć, ładnie pokazać, no bo jednak zależy mi na tym, więc spędzam nad tym bardzo dużo czasu. No i mam 2 takich projektów już gotowych, zrobionych, które właśnie wrzucam do tego portfolio, ale też jestem w trakcie tworzenia właśnie sobie takich bardziej artystycznych projektów, takich, które bardziej pokazują moją estetykę, coś, co mi się tak w 100% podoba, bo jednak jak pracuję dla klienta, no to on często jakby te projekty są moją estetyką, ale też często z poprawkami od klienta, więc tak nie 100% mojej estetyki i tego, co mi się podoba. No ale wiadomo, jak pracuję dla klienta, to on ma być zadowolony. No więc właśnie robię sobie projekty, które gdzieś tam bardziej odwzorowują moją estetykę i będę to wrzucać do portfolio. I jak skończę, to Wam pokażę. Ciekawa jestem. Co myślicie? Co pomyślicie o tym?
ta sałatka jest obłędna. Obłędna. Jest to troszkę oszukany Cezar, ponieważ dodałam tutaj jeszcze ogórki, gruntowego ogóra oraz ogórki konserwowe, te z chili, które jadłam też wczoraj. I jest to mega, mega, mega dobre. No i sos jest zrobiony taki właśnie Cezar, czyli majonez, musztarda, oliwa z oliwek i cytrynka. Dzień dobry! Jest dzisiaj piątek i właśnie idę na SKM-kę. Jadę do Gdyni i będę robić dzisiaj nowy tatuaż. I'm so excited! Ostatnio, nie pamiętam kiedy ostatnio robiłam sobie nowy, chyba sama sobie robiłam jakiś czas temu tą truskawkę tutaj na ręce. Teraz wam nie pokażę. Ale to było z pół roku temu, więc w sumie nie tak dawno temu. Ale żeby ktoś inny mi robił, to dawno temu, więc mega się ekscytuję. Leżałam na czole przez ten czas robienia. Popatrzcie, jaką mam tłustą grzywkę teraz. Najgorzej. Ale mam kawkę i idę przejść się tutaj na plaży w Gdyni. Dobra, jest git. Aha. Sterka. No bo dobra, będę to nosić w ręce. Większych atrakcji dzisiejszego dnia. Wcześniej robiłam tatuaż. Wczoraj sobie.
dzisiaj komuś. Musi być balans. No i dzisiaj będę się przygotowywać jeszcze do uwielbienia jutro, które prowadzę w kościele u mnie. I w sumie tyle. Będę odpoczywać. Wierzę, że każdy z nas może wziąć tą odpowiedzialność w tym kościele. Dlatego mówimy. Ja właśnie przebrałam się w moje ciuchy po domu, znaczy spodnie zmieniłam po prostu na wygodne spodenki. Wróciliśmy z kościółka i robimy obiad. I będziemy dzisiaj odpoczywać i oglądać Formułę 1. Właśnie Darek już tam, ała, podrapałam się, właśnie zaczął oglądać wyścig. I my z Darkiem mamy taką tradycję, że jak właśnie są wyścigi formuły, to co niedzielę oglądamy je razem. I to jest taka nasza niedzielna rzecz wspólna. Oczywiście poza kościołem. To jest taka druga wspólna. A trzecia wspólna to, że jemy razem pyszne rzeczy i potem lody. I co niedzielę praktycznie tak sobie tritujemy się. Co nie, Gacek? O! Co ty? Wodę mi chcesz wypić? Weź! A i jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam podzielić się z Wami, że postanowiłam sobie od wczoraj chyba, albo coś takiego, że chcę spróbować nie używać social mediów w niedzielę i żeby sobie dać taki po prostu odpoczynek, taki reset w głowie. Bo jednak jak się tworzy jakiś tam content na social media i tak dalej, to to zajmuje tyle czasu i spędza się nad tym tyle czasu, że można się przebodźcować. Ja właśnie ostatnio czuję, że trochę przeginam, że jestem taka lekko przebodźcowana, więc chcę spróbować właśnie sobie tak zrobić, że niedziela to jest taki reset. No i co? Jedynie wrzuciłam dzisiaj TikToka jednego, ale z fitem do kościoła, bo zawsze wrzucam w niedzielę fity do kościoła na TikToka. I wrzuciłam go, ale jakby nic tam nie zaglądam i no i co, i tyle, i sobie nagrywam tylko. Zobaczymy, jak się będę czuć, ale czuję, że to dobry ruch w stronę mojego dobrego samopoczucia i dbania o swoją głowę. Pieska, słyszysz? Jest piesek tam na dole chyba, wiesz?